zbliżać Polskę do socjalizmu, to święty obowiązek każdego członka partii. Towarzysze, mamy niedzielę 25 listopada 2018 roku. Od ponad tygodnia trwają we Francji protesty tzw. żółtych kamizelek. Ruch rozpoczął się 17 listopada, chociaż już przed 17 listopada właśnie była tutaj wielka wrzawa w mediach społecznościowych. No i właśnie 17 listopada doszło do blokad dróg właśnie w całej Francji, także blokad różnych rafinerii. Później ruch ten troszkę zmalał, ale właściwie trwał przez cały tydzień. No i wczoraj, w sobotę 24 listopada miała miejsce właśnie demonstracja w Paryżu. Początkowo właśnie władze, więc organizatorzy chcieli zorganizować tą demonstrację na Polach Elizejskich, na co władze miasta się nie zgodziły, no i wyznaczyły właśnie tym żółtym kamizelkom miejsce demonstrowania na Polach Marsowych, właśnie pod wieżą Eiffla, w jakimś takim miejscu zielonym, gdzie nie ma właściwie, no, odizolowanym od ludzi, to znaczy są turyści, no, ale nikomu by w ten sposób nie przeszkadzali. Więc wczoraj właśnie żółte kamizelki i tak poszły na Pola Elizejskie, no i tam właśnie w wyniku tego, że demonstracja była nielegalna, no to doszło do starć z policją, doszło do tworzenia barykad. Więc w tym filmie chciałbym troszkę właśnie porozmawiać o tym ruchu żółtych kamizelek, wykorzystując może nie tyle sam fakt, że mieszkam we Francji, bo ja w tym ruchu jakoś specjalnie nie uczestniczę. Zresztą w tym filmie powiem dlaczego. Ale ze względu po prostu na moją znajomość języka francuskiego i tego, że akurat tu jestem i to słucham, więc wiem mniej więcej, o co chodzi. Więc od razu chciałbym powiedzieć wam, towarzysze, także odnieść się do niektórych zarzutów właśnie, które padły na internecie. Wczoraj wrzuciłem filmik, gdzie właśnie krótka tutaj właśnie scena z barykad na właśnie na Polach Elizejskich pod Łukiem Triumfalnym. No to pojawiły się komentarze: a ty tutaj, towarzysz Michał, jesteś hipokrytą, jesteś pseudorewolucjonistą, lud Francji wznosi barykady, a ty siedzisz właśnie pod pierzyną, nic nie robisz właśnie. Więc chciałbym się troszkę do tego odnieść. Więc przede wszystkim, no, to nie jest tak, że ja rewolucja, tak jak ja sobie wyobrażam, no to, że ktokolwiek, gdziekolwiek wychodzi na ulicę i protestuje, tam ja od razu muszę być. Sprawa z tymi żółtymi kamizelkami nie jest prosta. To znaczy, no, z jednej strony oczywiście mam sympatię do tego ruchu, gdyż to, co pcha tych ludzi do działania, do walki, są to kwestie ekonomiczne. Jest to ruch ludzi biednych, więc jest to jakby rzecz, która sprawia, że no, ja się z tym ruchem mogę solidaryzować. No ale no, nie wystarczy jakby ruch ludzi biednych, żeby od razu no, miał ten ruch charakter rewolucyjny. Więc towarzysze, od 3 dni ciężko pracuję, rozchorowałem się, troszkę ciężko mi się mówi, więc się zacinam, no ale postaram się dociągnąć do końca. Więc chciałbym powiedzieć, że to, co mnie łączy z tym ruchem, co sprawia, że ja mam do tego ruchu jakiś tam pozytywny stosunek, no to oczywiście kwestie ekonomiczne. Jest to ruch francuskiej biedoty, a raczej właśnie nie tyle biedoty ludzi, którzy są jakimiś żebrakami niepracującymi, tylko po prostu ludźmi, którzy na co dzień pracują, ale no, ich zarobki są na tyle małe, że można właściwie ich klasyfikować w ramach biedoty. Więc no, to tutaj jest jedna rzecz, która łączy, ale jest ileś różnych rzeczy, które, no, które są albo neutralne, albo wręcz wrogie, jeśli chodzi tutaj o mój stosunek. I najważniejsza rzecz, nie jest to ruch organizowany przez organizacje komunistyczne. Ja nie jestem dzieckiem, ja nie jestem naiwny, ja nie jestem w polityce od wczoraj i to nie jest tak, że po prostu no, wystarczy, że ludzie wyjdą na ulicę i ja od razu właśnie się ekscytuję, masturbuję. O, ludzie wyszli na ulicę, rewolucja. Nie, to nie tak to działa. No. To żeby ruch, żebym mógł mieć jakieś takie
całkowite zaufanie do ruchu, to wtedy, kiedy wiem, że ruch jest organizowany przez komunistów i że postulaty tego ruchu są komunistyczne. Jeśli taka sytuacja nie ma miejsca, a tak właśnie jest w przypadku żółtych kamizelek, no to wtedy trzeba bardzo właśnie poważnie to przeanalizować, się zastanowić. No i ten filmik właśnie służy takiemu zastanowieniu się. On może służyć takiemu zastanowieniu się także dla Was, towarzysze, gdyż jak tutaj napisałem w punkcie 8 właśnie tych moich rozważań o żółtych kamizelkach, no zasadne jest pytanie, czy ruch ten może rozszerzyć się na inne kraje Unii Europejskiej. Uważam to za całkiem prawdopodobne, więc tym bardziej należy się właśnie nad takim ruchem zastanowić. Więc jakby pierwszy punkt, to znaczy może inaczej, no, jeśli my analizujemy rewolucję październikową, no to właśnie wychodzi się tutaj od samego roku 1917, no to się mówi, że tutaj ta główna baza rewolucji październikowej to były zakłady putiłowskie właśnie w Piotrogrodzie, w Petersburgu, czyli jeden z najnowocześniejszych właśnie zakładów przemysłowych, liczących tam kilkadziesiąt tysięcy robotników, zorganizowanych, świadomych i tak dalej. I to była ta główna siła właśnie rewolucji październikowej. Że w kraju Rosji, w kraju rolniczym, zacofanym, była jednak właśnie, było kilka takich bardzo nowoczesnych fabryk. No i właśnie w tych nowoczesnych fabrykach był zorganizowany proletariat, który popierał bolszewików. Więc w ten sposób można było właśnie było później usprawiedliwić, że jednak w kraju z dominującą rolą chłopstwa liczebnie, no to można było przeprowadzić rewolucję proletariacką, która była jako taką czysta no, programowo no, od strony marksistowskiej. Więc jak wygląda to w przypadku żółtych kamizelek? Więc pierwsza sprawa jest taka, no, że nie jest to stricte ruch proletariacki, proletariatu rozumianego jako ludzi pozbawionego własnych sił wytwórczych. Więc no, proletariat jako taki znajduje się głównie w miastach, a więc są to ludzie, którzy mieszkają w dużych ośrodkach miejskich, gdzie są właśnie jakieś fabryki, jakieś magazyny, jakieś inne takie miejsca. I zazwyczaj no, burżuazja tak organizuje życie przemysłowy w swoim kraju, że po prostu no, tam, gdzie są właśnie duże skupiska przemysłowe, tam mieszka dużo ludzi i tam jest jako tako zorganizowany transport publiczny. No, tak to w każdym razie wygląda w Paryżu i chyba w każdym normalnym mieście kapitalistycznym, w którym no, burżuazja chce po prostu prowadzić jakąś tam produkcję, to musi myśleć o tym, jak właśnie no, te duże masy ludzkie przerzucić z miejsca, w którym mieszkają, do miejsca, w którym pracują i dlatego jest tworzony ten transport publiczny. Ten transport publiczny nie jest tworzony pod jakimiś hasłami ekologicznymi, czy tam, nie wiem. Podstawowa jakby rzecz jest taka, że po prostu, no, żeby to wszystko mogło funkcjonować, ludzie muszą mieć możliwość dojechania do pracy. Dlatego wielu proletariuszy, którzy nie ma samochodu, którzy do pracy mogą dojechać właśnie czy na rowerze, czy na piechotę, czy za pomocą transportu publicznego, no to w ogóle jakby no, kwestia podwyżki cen benzyny, no to jest jakby, to nie jest ich problem, no oni tego nie odczuwają. Więc kto to odczuje? No to odczuwają przede wszystkim ludzie, którzy, no, którzy mieszkają na prowincji, no i którzy no, nie mają tej alternatywy właśnie transportu publicznego. Tam chyba właśnie pod którymś z komentarzy tam ten czekista Biernacki, on napisał właśnie, o, samochody są dla burżujów, że prawdziwy proletariusz to jeździ tylko transportem publicznym. No problem jest taki, że we Francji, która jest wyludniona, mamy kilka właśnie takich metropolii, głównie właśnie region paryski, a cała prowincja jest wyludniona i tam, żeby dostać się do pracy, no to po prostu czasami ludzie muszą pokonywać codziennie kilkadziesiąt kilometrów w jedną stronę. Tam zawsze był problem z transportem publicznym,
A dojście do władzy Macrona spowodowało, że jeszcze jakby z tym transportem publicznym jest gorzej, bo on wszystkie jakieś takie nierentowne linie kolejowe, jakieś ten, on to wszystko pokasował. Zresztą podobne zjawisko mamy do czynienia w Polsce, że w Polsce właśnie była jako tako działająca sieć PKS-ów, była kolej, lepiej działająca w PRL-u niż działa dzisiaj w Polsce kapitalistycznej i władze kapitalistycznej Polski przyjęły jakby takie czysto no, rynkowe założenie. To, co jest nierentowne, to należy skasować, to należy właśnie ten. No i efekt jest taki, że po prostu ludzie mieszkający na prowincji, żeby jeśli właśnie nie chcą być żebrakami, chcą normalnie, uczciwie pracować, no to oni muszą no, dojeżdżać do pracy samochodem. No i zostawiając w tej chwili na boku jakby pytanie, kim są ci ludzie? Czy to są proletariusze, czy też są to właśnie jakieś tam przedstawiciele wolnych zawodów? Tutaj na razie to zostawmy. W ogóle należałoby sobie zadać pytanie o to, jak my sobie wyobrażamy, my jako komuniści, przyszłość świata. No i jakby odnieść się do tej konkretnej sytuacji, jaka jest właśnie w tym proteście żółtych kamizelek. Więc ja przyszłość świata, przyszłość transportu wyobrażam oczywiście sobie w ten sposób, że ja jestem przeciwnikiem transportu indywidualnego. Jest to rzecz nieracjonalna ekonomicznie. No, sam fakt, że właśnie no, jak mam samochód i jeżdżę sam do pracy, no to zawsze mam te trzy miejsca wolne, właściwie cztery, gdzie ludzie mogliby się zmieścić. Nikt z tego nie korzysta, więc jest to nieracjonalne. Jest to nieekologiczne, gdyż oczywiście no, taki samochód właśnie dużo tam emituje różnych szkodliwych substancji. I oczywiście jestem za tym, żeby zorganizować dobrze działający transport publiczny, mający charakter właśnie taki ekologiczny, elektryczny. No i tutaj jest pierwszy paradoks radykalnej lewicy, zachodnioeuropejskiej, także radykalnej lewicy w Polsce, choć być może troszkę w mniejszym stopniu. To znaczy, jeśli my byśmy mieli właśnie przeanalizować tą radykalną lewicę, no to my widzimy tam przenikanie się różnych ideologii. Widzimy, że jest tam jakiś rdzeń właśnie marksistowski, ale ten rdzeń właśnie być może już nie jest rdzeniem, tylko jakimś dodatkiem do tego właśnie, do jakiejś takiej analizy tego ruchu, czym te ruchy są. Widzimy, że w tych rdzeniach, że w tych organizacjach pojawiały się różne inne ideologie, właśnie takie ponadklasowe, zakładające kolaborację klasową i między innymi właśnie taką ideologią jest ekologia. Czyli właściwie każda organizacja radykalnie lewicowa w Europie Zachodniej na swoje sztandary wnosi hasła ekologiczne i jest to rzecz słuszna, ja to popieram. Ja jestem za właśnie ekologią, tylko że jestem za ekologią komunistyczną. I jeśli my byśmy mieli przeanalizować od strony czysto ekologicznej ten ruch, no to jesteśmy w kropce. Jesteśmy tutaj ten, że my mamy tutaj jakby, mamy właśnie populistę Macrona, który wykorzystuje hasła ekologiczne do tego, żeby właśnie dokopać biedakom i my mówimy tak, planeta jest dla nas ważniejsza niż biedacy, trzeba opodatkować benzynę, trzeba jakby robić wszystko, żeby właśnie odejść od tego transportu, który właśnie niszczy naszą planetę. Przyjmując kilka różnych jakichś takich kluczowych haseł dla zachodnioeuropejskiej radykalnej lewicy, rezydującej głównie w dużych miastach, w jakichś takich centrach akademickich, no to byśmy znaleźli takich sprzeczności więcej. Pierwsza sprzeczność to jest właśnie stosunek do ekologii. Druga sprzeczność, być może znacznie ważniejsza i groźniejsza, to jest kwestia ogólnie, no, stosunek do patriotyzmu, do nacjonalizmu, do rasizmu. I no, ludzie przyzwyczajeni do tego, że działają w dużych miastach, które są wielonarodowe, w których takie hasła jak właśnie antyrasizm, jak tolerancja dla człowieka, który właśnie ma inny kolor skóry, inną narodowość, no ogólnie nie ma z tym problemu. No, ludzie tutaj po prostu, jest tak wiele różnych narodowości obok siebie, że po prostu no, ktoś
kto nawet jest rasistą, on głośno tego nie może powiedzieć, gdyż po prostu jest tutaj cała ta presja, ta polityczna poprawność, że po prostu no, otwarty rasista w takim wielonarodowym mieście, no po prostu no, nie może egzystować, no, jest spychany na margines, jest izolowany. No. W przypadku ruchu żółtych kamizelek, który ma charakter jednak taki prowincjonalny, ogólnofrancuski, już pierwsza rzecz, jaka się rzuca w oczy, jak widzimy te protesty, te blokady ulic gdzieś tam w jakichś wsiach francuskich, to my widzimy, że tam są biali Francuzi. No, tam nie ma tego, to nie jest to samo, co właśnie no, spojrzycie sobie na jakieś tam obrazki z 1 maja w Paryżu, no to widzicie, że tutaj właśnie idzie jakiś tłum ludzi ze sztandarami czerwonymi, sztandarami CGT czy coś tam, no i tam mamy obok siebie właśnie człowieka białego, czarnego, Araba i tak dalej. No na tych blokadach właśnie dróg, właśnie żółtych kamizelek, no tam widzimy tą białą Francję. No i tutaj dochodzimy do kolejnego problemu, tematu, pytania. To znaczy, to jest kwestia wyborów prezydenckich sprzed roku w 2017 i drugiej tury, w której to właśnie była Marine Le Pen i Emmanuel Macron. Marine Le Pen te wybory przegrała, Macron został prezydentem, ale to nie znaczy, że nagle ruch, że Marine Le Pen przestała funkcjonować w polityce. Już sam fakt, że weszła do drugiej tury, świadczy o jakimś tam dużym potencjale politycznym i po prostu no, przez ostatni rok było o niej troszkę ciszej. Zresztą mieli tam swoje różne problemy, zmienili nazwę, teraz to już nie jest Front National, ale Rassemblement National i tak dalej, i tak dalej. No ale no, troszkę to było tak, że ta Marine Le Pen wycofała się, czekała na moment, aż ten Macron się potknie i właśnie teraz no, no, się ożywiła. Między innymi właśnie ta kwestia tych demonstracji na polu elizejskim, no to ona przedwczoraj i przedprzedwczoraj, to znaczy w czwartek i w piątek w mediach, jak tam właśnie różne stacje radiowe, telewizyjne do niej dzwoniły, no to ona mówiła właśnie na żywo tam, że wzywa swoich zwolenników, którzy są aktywni właśnie w tym ruchu żółtych kamizelek, żeby nie słuchali władz miejskich, żeby oni szli właśnie na te pola elizejskie. Oczywiście, gdybym chciał powiedzieć, że ruch ten jest kontrolowany przez właśnie Front Narodowy, czy ten Rassemblement National, czy przez Le Penistów, no to oczywiście byłoby to uproszczenie, ale ja tylko jakby mówię, wspominam o tym fakcie, no tylko po to, żeby wam wytłumaczyć, towarzysze, że pewne rzeczy są bardziej skomplikowane niż się wydaje. To nie jest tak, że po prostu każda forma jakiejś takiej przemocy ulicznej i walki z policją, to już jest oczywiście, to już wiadomo, jasne, no, jaki ten ruch ma charakter polityczny. No to jest, no, tam w tym ruchu właśnie tych żółtych kamizelek, no, są zaangażowane zarówno właśnie takie partie skrajnie prawicowe, jak i skrajnie lewicowe. Ich łączy właśnie walka z tym takim no, neoliberalnym właśnie kapitalizmem, właśnie takim inkarnowanym przez bankiera Macrona, właśnie taką dominacją tego kapitalizmu finansowego. Jak mamy do czynienia z takim oddolnym, ludowym buntem właśnie ekonomicznym, buntem biedoty, no to tam na ulicach no, realizuje się taki najczarniejszy scenariusz właśnie takich demokratycznych, liberalnych finansistów właśnie, którzy właśnie tego, czego najbardziej się boją, to takiego właśnie antyliberalnego sojuszu totalitarnych ekstremów właśnie skrajnej lewicy i skrajnej prawicy. I co prawda nie doszło tutaj do żadnych porozumień politycznych właśnie między, nie wiem, przywódcami skrajnie prawicowymi, a skrajnie lewicowymi, żeby tę demonstrację organizować. Te organizacje raczej mają charakter oddolny i spontaniczny, ale na tych demonstracjach byli i przedstawiciele jednej strony, i przedstawiciele drugiej strony, którzy się nienawidzą, a którzy na tych demonstracjach, no, ich wspólnym wrogiem był właśnie Macron i policja, więc to samo w sobie jest ciekawe. Więc jest taka nieformalna umowa, że nie można na te demonstracje przychodzić własnymi transparentami partyjnymi, ale wystarczy, że sobie przeanalizujecie, towarzysze, właśnie różne kanały na YouTubie, więc na przykład możecie sobie wejść na kanał
Revolution Permanente, czyli taki kanał właśnie trockistów związanych z NPA, no to tam oczywiście są reportaże na żywo z tego, co się tam działo na polach alizejskich. Weźmiecie sobie na jakiś tam kanał związany ze skrajną prawicą, z tym Frontem Narodowym. Oni też tam byli i też jakby sobie robią reportaże na żywo, więc w jednym miejscu zebrało się tacy ludzie, którzy teoretycznie według tych właśnie standardów politycznych wyznaczanych nam przez jakieś takie liberalne media, przez jakichś Michników, no, że taki sojusz nie powinien nigdy zaistnieć. No. Do kwestii, dlaczego towarzysz Michał nie pojawił się wczoraj na polach elizejskich i nie bronił barykad, no to oczywiście mógłbym tutaj podać się powołać na swoje lenistwo, powołać się na to, że jestem przeziębiony, zmęczony pracą, no ale mógłbym się powołać także na argument czysto polityczny, mianowicie taki, że część tego ruchu żółtych kamizelek jest to ruch właśnie no, związany ze skrajną prawicą francuską o silnym nastawieniu antyimigranckim, ze szczególną pogardą wobec imigrantów z krajów biednych, właśnie wobec takich Polaków. No ale żeby zrozumieć cały ten ruch żółtych kamizelek, to trzeba w ogóle przeanalizować to, co się dzieje we Francji i ten cały taki konflikt no, między właśnie... To jest konflikt, którego ja nigdy nie doświadczyłem, ja nie mam jakby świadomości, ja o tym konflikcie tylko słyszałem. Ale mianowicie, że cała Francja nienawidzi Paryża. I ten ruch jest właśnie takim antyparyski, no, że tutaj właśnie jest sobie tacy, no, te pasożyty rządzące Francją, mieszkające w Paryżu, właśnie tacy Macroni, którzy właśnie cały czas pieprzą ekologii, właśnie mogą tutaj, mają metro, mogą sobie jeździć bio, mają jakieś tam właśnie, nie wiem... cały taki ekologiczny styl życia i narzucać to całemu francuskiemu społeczeństwu, nie rozumiejąc tego, że reszta tego francuskiego społeczeństwa nie może zrezygnować na przykład z transportu samochodowego, gdyż po prostu nie ma alternatywy dla tego transportu. No ale jak tam właśnie pojawiają się jakieś takie wywiady, wypowiedzi, że tam jakiś dziennikarz bierze jakiegoś właśnie gościa i pyta, a co ty tutaj robisz? I on mówi, a ja nigdy w życiu nie protestowałem właśnie. Do tej pory te protesty polityczne, to ja miałem do tego obrzydzenie właśnie, że to są jakieś tam zawodowi politykierzy właśnie siedzący w Paryżu, kłócą się nie wiadomo o co. Mnie to w ogóle nie interesuje. Mnie interesuje moje własne życie. Ja pierwszy raz w życiu wychodzę na ulicę i protestuję, bo tutaj właśnie ja ledwo co wiążę koniec z końcem i podwyżka cen benzyny to jest coś, że ja po prostu teraz już moja cała działalność przestaje być rentowna. Między wierszami można wyczytać tutaj właśnie taką niechęć do partii politycznych kojarzących się właśnie z takimi zawodowymi politykami ze stolicy, które i ta właśnie ta niechęć przejawia się w jakimś takim haśle właśnie, żeby nie było tych właśnie banerów partyjnych na tych blokadach. W razie jak mamy niechęć wobec partii politycznych, no to jest także niechęć wobec komunistów. Więc tak, no, w jakim kierunku to będzie iść, tego nie wiem, nie jestem prorokiem. No, to jest jakby, no, to nikt nie wie. To jest jakby... to no, sądzę, że gdyby Macron wiedział, w jakim to kierunku pójdzie, Macron to jest cwaniak. No. Macron do tej pory, to warto jakby zrozumieć, towarzysze, że Macron wcześniej był ministrem ekonomii. I jako ministrem ekonomii właśnie przeforsował tak zwane loi de Macron, właśnie taki ostry atak na prawa pracownicze. No i a później kontynuuje właśnie tą swoją neoliberalną ofensywę jako właśnie prezydent Francji. Więc tutaj czasami można tutaj, część osób, które się tam wypowiadają w telewizji, one tutaj nie rozróżniają tego. To znaczy, że najpierw były właśnie walki przeciwko loi de Macron, przeciwko Macronowi jako ministrowi ekonomii, później walka przeciwko Macronowi jako prezydentowi. No, Macron inkarnuje sobą właśnie tą taką no, pogardę dla ludzi biednych i z każdym kolejnym zwycięstwem, a do tej pory ten Macron wszystko wygrał. On każdy kolejny właśnie, każdą reformę, którą chce przepchnąć, to on tą reformę przepycha,
Za każdym razem są protesty społeczne i za każdym razem to przechodzi. On się nie boi tych protestów społecznych. My to widzieliśmy w czasie tych protestów właśnie kolejarzy. No, bo 3 miesiące trwały strajki kolejarzy, a on z tego sobie po prostu wyszedł bez szwanku. No i to jest właśnie pytanie, czy ten Macron ma we Francji przyszłość? Czy on w ogóle właśnie, bo do tej pory to po prostu zawsze to funkcjonowało w ten sposób, że w momencie, kiedy dochodzi do jakiegoś takiego mocnego wkurzenia właśnie ludzi, którzy już po prostu nie mogą, na ktoś, kto rządzi, on jednak musi wyciągnąć rękę do współpracy, on nie chce iść na tą konfrontację, on szuka jakiegoś porozumienia, boi się tej konfrontacji. Macron się nie boi. Macron się nie boi. Macron jest bezczelny. Macron mówi, będę robił to, co chciał. Jak ktoś go tam właśnie przepytuje, nie wiem, jakimś takim symbolem postępowania Macrona jest, że tam, nie wiem, Macron udziela wywiadu na ulicy jakimś dziennikarzom i w pewnym momencie jakiś człowiek się tam wpycha w ogóle jakby niezaproszony i mówi, prezydencie Macron, ja mam pytanie. On mówi, dobra, wal swoje pytanie. On mówi, bo ja jestem tam chyba absolwentem architektury czy absolwentem jakiegoś innego. Ja od roku jestem bezrobotny, ja nie mogę znaleźć pracy. A Macron mu mówi, ty zobacz, naprzeciwko masz tutaj restaurację, tam szukają kelnera. I cię zatrudni. Ja nie wiem, trzeba byłoby to przeanalizować, historię Unii Europejskiej czy krajów europejskich w ostatnich kilkudziesięciu lat. Czy jest w ogóle jakiś taki moment, że jakieś protesty społeczne tak bardzo nienawidziły swojego właśnie szefa, jakiegoś prezydenta, że można go było obalić. Owszem, takie typu protesty miały miejsce poza Europą, właśnie w tych krajach arabskich, tam rewolucje właśnie te arabskie, ta wiosna arabska, arabska wiosna właśnie tam w roku 2010-2011. W Kijowie mieliśmy właśnie ten przewrót i obalenie Janukowycza w różnych krajach afrykańskich. Gdzieś tam co jakiś czas właśnie ludzie wychodzą na ulicę i tam jakiś dyktator zostaje obalony. Ale w Europie to ja nie pamiętam, kiedy raz ostatnio po prostu ludzie wyszli na ulicę, demonstrowali przeciwko właśnie swojemu prezydentowi i ten prezydent ustąpił. No bo tak naprawdę, gdybyśmy my mieli tutaj analizować cały ten program polityczny tych żółtych kamizelek, to oczywiście tam można mówić podwyżka pensji minimalnej, zatrzymanie podwyżek właśnie cen benzyny, walka z drożyzną, ileś tam różnych rzeczy. Jest jakiś tam program ludzi, którzy... Ale tak naprawdę główny program sprowadza się do hasła Macron do dymisji. Macronowi udało się zjednoczyć wszystkich przeciwko sobie. Do tej pory właśnie Macron, jakby całe to jego dojście do władzy, to polegało na tym, że było kilka skompromitowanych i skorumpowanych partii i on się między nie wcisnął dzięki pomocy właśnie tutaj swojego banku Rothschilda i innych właśnie instytucji finansowych, które go sfinansowały, które pomogły mu stworzyć właśnie ruch polityczny, to on właśnie i go pompowały, to trzeba mówić, że w czasie całej tej kampanii wyborczej Macron był wszechobecny we wszystkich mediach, tylko Macron, Macron, Macron. Mamy kilkunastu kandydatów na prezydenta, a w mediach to cały czas tylko Macrona pokazują. Każdy jakiś ten i od razu właśnie takie ocieplanie wizerunku bezczelne, troszkę tak było ze sprzedawaniem tego Macrona, jak po prostu mamy jakąś kampanię promocyjną, tak jak, nie wiem, ostatni tydzień to było cały czas gadanie o Black Friday, że tutaj promocja na to, promocja na tamto i tak gadanie. Człowiek tak przez tydzień jedzie tym samochodem i słucha tylko Black Friday, to nadchodzi ta sobota, mówi, dobra, to ja muszę coś kupić, kurde, są takie obniżki cen, że ja po prostu muszę iść do sklepu i tak samo było z Macronem, przez kilka miesięcy cały czas tylko Macron dobry, wszyscy pozostali kandydaci źli, to w końcu ludzie poszli na te wybory i zagłosowali na Macrona. Ale ten Macron nie ma żadnej partii za sobą, to znaczy on ma teoretycznie organizację, która się nazywa tam République en Marche, ale ta organizacja to po prostu zrzesza różnych spadochroniarzy, różnych właśnie jakichś tych, co właśnie byli w tej partii, w innej partii, zobaczyli, że mogą się w tej chwili załapać do władzy, mieć jakiś stołek właśnie dzięki Macronowi, do niego przeszli,
Ale to nie są żadne poważne struktury i to nie są żadni ludzie, którzy by byli w stanie dzisiaj wyjść na ulicę i załóżmy tego Macrona bronić. No. Do tej pory zawsze jest mniej więcej tak, że jeśli jest jakiś właśnie prezydent mocno nielubiany, no nie wiem, tak nawet załóżmy było w czasie tych protestów na Ukrainie, no to był cały ten pucz właśnie, znaczy ten Majdan finansowany przez Unię Europejską, więc były te siły właśnie promajdanowe, które krzyczały Janukowicz do dymisji, Janukowicz do dymisji, ale Janukowicz był w stanie zorganizować ludzi właśnie z tej partii regionów, którzy przychodzili na ten sam plac i się kłócili i bronili Janukowycza. We Francji nie ma nikogo, no w każdym razie ja nie widzę, no poza mediami, media wszystkie, wszyscy ci ludzie, co występują w mediach, oczywiście jacyś finansiści, jacyś właśnie eksperci, oni wszyscy bronią Macrona, ale na ulicy nikt nie wychodzi, na ulicę nikt nie będzie tutaj mógł na deszczu i walczył z tymi żółtymi kamizelkami w obronie Macrona. I to było widać właśnie, towarzysze, w czasie tych barykad, no. Bo ja nie wiem, czy wy to zrozumieliście, no, policja gdyby chciała, tam tych ludzi, których tam było na tych polach elizejskich, ich nie było wielu, to było kilka tysięcy ludzi. Kilka tysięcy, a samej policji było 3000. Policja gdyby chciała, i zresztą później to zrobiła, no, to mogłaby zlikwidować tą barykadę w 3 minuty. A nie zlikwidowali, dlatego, bo policja też tego Macrona nie lubi. No oni, troszkę to było tak, i ci eksperci o tym właśnie, oglądamy na żywo właśnie te pola elizejskie, że tam były barykady z jednej strony, z drugiej strony, między tymi barykadami te żółte kamizelki, nad tym latają właśnie helikoptery, pokazują ludzi, pokazują te, ich jest naprawdę niewielu. Policja z jednej strony, z drugiej strony, mogliby to rozwiązać w 5 minut, no. A to trwało kilka godzin tylko dlatego, bo nawet policja nie była zdeterminowana do tego, żeby za tego Macrona bić się ze zwykłymi ludźmi. Więc szczerze wam mówię, towarzysze, ja nie wiem, jak to się skończy. Ja nie wiem, jak to się skończy, bo ja nigdy nie byłem w miejscu, nie żyłem w kraju, w którym by ludzie wyszli na ulicę i po prostu obalili prezydenta. No. Coś takiego, no, i ogólnie w Europie od jakiegoś czasu to po prostu jest jakiś taki, no, konstrukt niemożliwy, że po prostu ludzie tak bardzo są przywiązani do tego systemu, tej całej demokracji burżuazyjnej, że po prostu, no, jednak jakoś tam, no, akceptują właśnie te wybory, te instytucje czy coś tam. No ale z drugiej strony mógłbym powiedzieć, nigdy do tej pory nie żyłem w kraju, który został mistrzem świata w piłce nożnej. A tu nagle, o, były mistrzostwa, Francja została mistrzem świata w piłce nożnej. Oczywiście no jest to przykład strasznie głupi i niepolityczny, no ale on tylko pokazuje, no, no oczywiście, no teoretycznie ta kadencja Macrona jeszcze potrwa, ile, no, do 2022 roku, no czyli on dopiero rządzi niecały, no, rok z kawałkiem, no półtora roku u władzy jest Macron. Łącznie, gdyby mu doliczyć właśnie tego, jak był ministrem ekonomii, no to tam, załóżmy, jest u władzy od roku 2015. Od roku 2015, no, uprzykrza życie Francuzom i ludziom, którzy... Ale, no, no do tej pory, no to... No to nie było czegoś takiego, no. Niezadowolenie wobec Macrona jest, cały czas rośnie. On nie robi nic, żeby tutaj jakoś, no wyjść naprzeciw. No ja nie wiem, on we wtorek podobno ma się wypowiedzieć, czyli za 2 dni. To też jest jakby bezczelność, no, że tutaj ma wielkie protesty, a on sobie czeka aż do wtorku, żeby się wypowiedzieć. No, jeśli jemu powinno zależeć na władzy, jemu przede wszystkim powinno zależeć na tym, żeby ktoś go w tej Francji lubił. No, nikt go tam nawet, no, no w każdym razie, no, rzadko kiedy się zdarza taka sytuacja, że skrajne siły, jacyś komuniści, faszyści, jacyś tam robią taki tymczasowy rozejm i mówię, okej, nie bijemy się między sobą, mamy kogoś, kogo bardziej nienawidzimy, tym kimś jest właśnie Mac. No i oczywiście przy założeniu, optymistycznym założeniu, że jakieś właśnie masowe protesty społeczne we Francji,
które by się przedłużały, bo to trwa dopiero tydzień, no ale jeśli te protesty będą trwać właśnie jeszcze jeden tydzień, jeszcze kolejny tydzień, także miesiąc, dwa miesiące, no to po dwóch miesiącach takiego burdelu, jakiegoś takiego właśnie tworzenia barykad, blokowania tych to być może ten Macron rzeczywiście pójdzie do dymisji, że jacyś środowiska finansowe mu powiedzą: ty, Macron, ciebie ludzie tak nienawidzą, że po prostu musimy znaleźć kogoś innego na twoje miejsce, bo ty po prostu, no, przez nienawiść do ciebie, no, my tutaj tracimy kasę. No i wtedy pojawia się pytanie, no co dalej? Co dalej? No bo póki co jakby wszyscy są zjednoczeni w swojej nienawiści do Macrona. W momencie, kiedy tego Macrona by zabrakło, kiedy właśnie władza zostałaby obalona, no to ja nie mam złudzeń, że nagle wszyscy ci zaczęliby się bić między sobą, no właśnie, no to już nie byłoby takiej miłości właśnie tutaj bojówki Frontu Narodowego, tutaj jakaś Antifa koło siebie przeciwko policji. No ale to już są jakby pytania, które, no, analizujcie sytuację we Francji, towarzysze, to... I nawet jeśli nie znacie języka francuskiego, to oglądajcie to, co się dzieje na YouTubie, to oglądajcie różne tam właśnie reportaże, czy telewizji właśnie angielskich, czy w języku angielskim, czy nawet po francusku, no tam nie trzeba rozumieć języka, żeby widzieć, co się dzieje. No i teraz tutaj najważniejsze pytanie właśnie, czy ewentualne obalenie Macrona, no gdybym ja miał mniej więcej w tej chwili jakby wystawić pieniądze, no założyć się, no to moim zdaniem, jeśli Macron się nie ugnie, a do tej pory się nie ugiął, przed nikim do tej pory Macron się nie ugiął, więc albo on się ugnie w ciągu następnych, najbliższych dwóch tygodni, on po prostu zrobi jakiś gest, on przeprosi, nie wiem, wycofa się z tej podwyżki, on powie: ok, zasiadamy do negocjacji, robimy coś. Jeśli on tego nie zrobi w ciągu dwóch tygodni, to ja jestem w stanie położyć pieniądze, że ten Macron w ciągu pół roku zostanie opalony. No. Nie ma takiej opcji, żeby on tym krajem rządził dalej. No. No i dobrze, no i załóżmy, że on zostanie opalony. No to pytanie, no, czy taki ruch protestu może się przenieść na Unię Europejską? No. Bo to w iluś różnych krajach Unii Europejskiej mamy podobnych cwaniaczków, którzy utrzymują się u władzy właśnie dzięki tutaj wsparciu wielkiego kapitału, wsparciu banków i właśnie tych burżuazyjnych mediów, którzy mogą polecieć właśnie w wyniku protestów ulicznych, tak jak poleci Macron. Więc towarzysze, no zobaczymy, no, kto się chce ze mną założyć, no, kto chce się, że Macron, no... Dobra, zobaczymy. Pozdrowienia.